Wy już wiecie, co? Co tu się ojebuje. Ja też wiem. Opowiem wam, jest gruba akcja. Miał być szybki temacik, a tu kurwa szybko nie będzie. Zobaczcie. Tu się śruba urwała i tu też już się urwała. Masakra. Powiem wam, no masakra. I teraz wiecie, najlepsze jest to, że z tym można było jechać. I teraz pytanie, czy z tym jechać i gdzie indziej zacząć to ogarnąć, to już te gumki, bo ja to podgrzewałem, te gumki już się popaliły. I tak do wyrzucenia te wahacze, to wiecie, nie ma co nad tym płakać, nie? Ale kurde. Ciekawe co z drugiej strony. No tutaj ta śruba stoi dębowo. Mimo tego, że podgrzałem i tak dalej, to stoi po prostu dębowo. Masakra. Drodzy widzowie, pamiętajcie, że za 10 tysięcy wyświetleń pod filmem jeden z komentujących otrzyma 250 zł, za które zatankuje swój piękny wóz. Nie zapomnijcie o subskrypcji oraz lajkaczu. Zapraszam również na Instagrama po jeszcze więcej motoryzacyjnego kontentu. Strzała! Pomyślałem, co tu zrobić, może za krótką chwilę, może za długą, tu już widzicie, temat jest odkręcony, najgorszy. Mówię, jak to odkręcę, to resztę rozbieram, bo i tak przecież trzeba wszystko zdjąć, i tak trzeba wszystko zdjąć, także jedyne co więcej przyszło do zdjęcia, no to ta śruba, no i zacisk, tarcza i tak dalej, tak, no bo całą zwrotnicę trzeba rozebrać tak, żeby ją wyciągnąć, ale jak już ta śruba się odkręciła, która, no nie ukrywam, też jest elegancko dosrane, no to już reszta to, że tak powiem, z górki, także zdejmujemy zacisk, gdzieś tu go powiesimy na sprężynie, zdejmujemy te przewody hamulcowe, czujnika ABS, to wszystko i tak dalej. Odciągamy od tej, od zwrotnicy i przynajmniej tą stronę dzisiaj chciałem zrobić. No najtrudniejsza sprawa, jeżeli uda się wybić tą śrubę, no musi się udać. No co nie się nie uda, no musi się udać. No to wtedy sobie to złożymy. Śruba nowa jest, w zestawie była, także trzymajcie kciuki. Aha, traty delikatne są, bo jedną kostkę zniszczyłem, ale jak widzicie, to niezastąpione narzędzie naprawdę jest panaceum na wiele tego typu bolączek. Zobaczcie, to zostało ze śruby. Problem jaki jest, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, że ten otwór jest pasowany i ta śruba, ona po prostu jest też pasowana. No i delikatnie narośnie w aluminium troszeczkę tego takiego nalotu i już ona zaczyna sobie tutaj stawać dęba. Jak widzicie, podgrzałem, ale to nic nie pomogło, ona jeszcze delikatnie zardzewiała, dostała wilgoci. Najważniejsze, że udało się to odkręcić. Wobec tego, że udało się to odkręcić, to przystępujemy do składania tego wszystkiego. Tylko zanim to wszystko sobie zaczniemy odbudowywać, to już odkręcę ten wahacz, odkręcę ten wahacz. Także zrobimy to tak po prostu, żeby już się tutaj, jak zaczniemy składać, to żeby to już składać wszystko na gotowe. Teraz zobaczcie, jakie to jest wszystko luźne. To może jeszcze ten sworzeń by podziałał, no ale jak już mamy wszystko rozebrane i wszystko wymieniamy, zobaczcie, tutaj te tulejki wypierdziane i stąd te kąty były nie za, tak jak nie powinny być, moim zdaniem. Dobra, wyjmujemy te tulejki, wyjmujemy te wahacze i bierzemy się za składanie. Tyle. To są ślady wojny. A to jest przegryw. Element, który poniósł porażkę. Tutaj mamy już złożoną prawą stronę. Piękne wahacze, nowe, jeden, drugi łącznik stabilizatora. Tu jeszcze stabilizator nie skręcony, trzeba było wyciągnąć przekładnie, żeby do tego wszystkiego był dostęp. Ale spoko, powiem wam, no warto było, bo te tulejki, zwłaszcza te tulejki, te jeszcze były jako tako, nie wiem jak te sworznie, bo coś tu bardzo stukało. No i górne tulejki, także było to wszystko widać, że jest w słabym stanie. Teraz już mamy to skręcone. No cóż, no będzie jeździć, nie? Przechodzimy teraz na drugą stronę. Ja wiem, że nadzieja matką głupich, ale ja mam nadzieję, że z drugiej strony takiej wojny nie będzie. Czy tak będzie, to zaraz się okaże. Mamy sukces. Ach, gorąca. Kurwa. Zobaczcie, udało się. Też nie ubyło się bez walki, ale tutaj jakoś to lepiej poszło. No, ja mam wytłumaczenie na to tylko takie. Z prawej strony jest więcej kałuż, więcej wilgoci i dlatego było to tak, jak było. Dobra, to teraz tak. No jeżeli z lewej strony wszystko idzie jak po maśle, na razie, trzeba by było puknąć w jakieś niemalowane drewno. O, tu jest. Ha, widzicie, to jest wielofunkcyjne narzędzie. Puk, 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 puk. No jeżeli tak, no to co? To nie ma co tutaj nagrywać. Widzimy się po skończonej pracy. Fiu, fiu, fiu. Ale tu ładnie już jest od spodu. Tutaj nowe, tu nowe, tu nowe, tam nowe. Elegancko. Z tej strony też jest ładnie. Trzeba przekładnie skręcić. Zawieszenie, wahacze wymienione. Także za chwilkę będziemy jeździć, testować. To, że jest lepiej, to ja jestem bardziej niż pewien, ale czy jest zajebiście? Zaraz sprawdzimy. Wahacze wymienione. Sprawdźmy wobec tego,
kąty. Jest to ekskluzywny materiał, który się pojawi tylko na YouTubie. Już przejechałem sobie przód tył. Sprężyn nie wymienialiśmy, także myślę, że się ułożyło. Patrzcie, 88,2, a było 87,3. No, o stopień lepiej. Czyli jest różnica. No to spoko. To jeszcze się trzeba przejechać, sprawdzimy, czy lepiej się auto prowadzi. Nic nie stuka, nic nie puka. I jak będzie tak, jak mówię, czyli nie będzie stukało, pukało, no to zamykamy temat na dzisiaj. Jest niedziela, godzina 22:30 i wybraliśmy się A6, przepraszam bardzo, A6C7 białe, które także fajnie jest pomodzone pod wieloma względami. Mocowo i przymontowany jest motor do tej mocy. Mam na myśli wymiennik ciepła wydajniejszy i tam różne bajerki. I hamulce i też pakiet stylistyczny jest, wiecie, generalnie samochodzik dość mocno poprzerabiany, może nawet nie tyle mocno poprzerabiany, co kompleksowo, czyli tak przekrojowo. Ale wracając do tematu, wybrałem się za szóstką na spacerek, wyciągnąłem ją, wziąłem ze sobą na spacer. Ze względu na to musimy zaprowadzić ten samochód do pana, który będzie nam przyciemniał szybki. Sprawa wygląda tak, moi drodzy, że zaprowadzam go dzisiaj, czyli w niedzielę o 22:00, nie dlatego, że lubię, tylko dlatego, że jak sami dobrze wiecie, pracy jest multum, a tak jakbym sobie pojechał z tym samochodem taki normalny dzień roboczy w godzinach pracy, to zajęłoby mi to co najmniej pół dnia, jak nie lepiej, to po pierwsze, a po drugie, no cały dzień by był rozpierniczony. Wszystkie wahacze w zawieszeniu przednim zostały wymienione. Auto prowadzi się perwersyjnie, które bym powiedział. Naprawdę jest super. Czuć, jak ja teraz wsiadłem w ten samochód, ja tylko zrobiłem po placu, zjeżdżałem z tej swojej płyty, na której mam tomany podnosi. Ja od razu wiedziałem, że już jest wszystko dobrze. To ja już pomijam to, że teraz, wiecie, wziąłem ten samochód na spacer, ja też go testuję, ja też sobie różne rzeczy sprawdzałem, ale ja już wiedziałem, że to zawieszenie jest sztywniutkie, jak w nowej A6. Komfort tego auta, to zawieszenie, czyli to, że wszystko jest fajnie, sztywne, te gumy i tak dalej są naprawdę nowe, nie jak nowe, tylko nowe. Ta wersja waży 2050 kg. Swoje to robi, żeby dlatego te wahacze też tak się zużywają w tych samochodach, bo no jest co wozić, no nie? Dodatkowo tutaj jest samochód jeszcze dość mocno wzmocniony będzie, ze względu na to też trzeba o to zawieszenie właśnie zadbać, żeby to auto się precyzyjnie prowadziło, żeby można było w pełni wykorzystać te ręce. Robię 150 km. Jest to idealny czas na to, żeby dotrzeć delikatnie hamulce, bo ja przecież lecę sobie cały czas traską, ja nie będę tutaj sobie zapierdzielał po mieście hamulec, gaz, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wiem, zaraz tutaj się zacznie lament, że bo to jest auto, które ma założone małe kółko na kompresorze, duże nawale, tutaj powinno być strojenie. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Jeżeli jedziemy sobie taką prędkością, w ogóle to auto, to dowiedziałem się, że ma 8 biegów i przy prędkości 120 na godzinę ja mam 1900 obrotów. Można się bawić, przecież to będzie paliło z 5 litrów, jak nie 7, no może z 7 litrów będzie palił. Jeżeli jesteśmy w jakichś takich niskich zakresach obrotów, to te wszystkie czujniki, one mają zapisane, ile przy jakich obrotach czego mają dozować. To jest napisane w sposób taki, że tam jest napisane w programie takie i takie napięcie, taki czas otwarcia i tak dalej, i tak dalej. Są do tego różne algorytmy, są do tego odpowiednie funkcje. I jeżeli ja się poruszam w tym takim zakresie niepełnego obciążenia, nie wysokich obrotów, czyli nie przekraczam tych limitów, które są zaszyte w tych algorytmach, no ja sobie cały czas lecę. To, że mi się jakieś tam zapaliło czerwone pole przy 4000 obrotów i ograniczyło mi obrot. Nie, ja sobie lecę 120 na godzinę. To znaczy nie mniej, nie więcej, że stosunek AFR, czyli I to Fuel Ratio, jest prawidłowy. Po prostu wszystkie korekty, które komputer sobie wprowadza, są możliwe do zrealizowania przy danym programie, przy danych limitach, które są zaszyte właśnie w programie sterującym silnikiem. Nie działa lewe światło drogowe. Mam nadzieję, że to tylko bezpiecznik. Jak dojadę, wrócę, poszukam do spisu bezpieczników, czy jest jakiś bezpiecznik do lewego światła. Jeżeli jest, to od razu będzie trzeba go sprawdzić. Jeżeli to nie, to nie, to nie ta sprawa, no to powiem wam szczerze, nie chce mi się rozbierać całego przodu, ale no cóż, tak będzie trzeba zrobić, żeby to tych ram się dostać. Niestety inaczej się tego nie da zrobić. To ta kwestia. I teraz kwestia ostatnia, ale nie najmniej ważna, czyli last but not least, jest taka, że nie mamy komunikacji z kolumną kierowniczą. Dokładnie to nie mamy komunikacji z czujnikiem kota skrętu. No i teraz pytanie jest zasadnicze. Gdzie jest ten czujnik kota skrętu? Jest taka platforma.
trochę pomiędzy A38P, A38V, trochę jak A4B8, jeszcze nie jak A4B9, bo nawet patrząc technologicznie, to A6 zawsze nie jest modelem takim wiodącym prym, ze względu na to, że tutaj się pojawiają rozwiązania sprawdzone. Także A4 na przykład właśnie nowsza technologicznie, mimo że A6 była flagowa. Dopiero teraz, pod koniec produkcji A4B9 weszła nowa A6 i za chwilę się pojawi jeszcze nowsza technologicznie, teraz Audi A5. Taka jest strategia, taka jest polityka Audi, że zawsze ten flagowiec jest wprowadzany najpóźniej z całej gamy i ma on sprawdzone rozwiązanie. Wobec tego nie wiem, bo jeszcze nigdy nie robiłem tego tematu, nie wiem, gdzie jest czujnik kąta skrętu. Patrząc na przykładnie, wygląda ona podobnie do tej za 4B9, więc wynikałoby z tego, że ten czujnik kąta skrętu jest w przekładni kierowniczej. Czy tak jest? Nie wiem. Druga opcja jest taka, że jest lądówka jamnie kierowniczej. Także musicie po powrocie też dokształcić, sprawdzić, gdzie to jest. No i wtedy zaczniemy sobie ogarniać temacie naprawienia tego, no bo nie ukrywam, bez tej komunikacji z czujnika kąta skrętu to też tak się średnio działa, bo tak blind spot nie działa, bardzo dużo różnych rzeczy nie działa, bo nie tak, że to w tej chwili to jest bardzo ważna sprawa, nie działa ESP, to wspomaganie ono sobie tak średnio działa, bo nie mam takiego położenia równowagi trwałej, jedzie na wprost, tylko jak koło kierownicy sobie na przykład zostawię tak minus 2 stopnie czy plus 2 stopnie, to ono się tak zostaje i ten samochód po prostu jest taki niestabilny, troszeczkę się tak zachowuje, jakbym miał nieustawioną zbieżność. Powiem wam tak, no samo to, że ja w niedzielę o 22 wybieram się w trasę 150 km w jedną stronę, świadczyć może o dwóch rzeczach. O jednej z tych dwóch rzeczy: albo jestem totalnie bezmyślny, albo jestem pewny tego auta. Także sobie na to sami odpowiedzcie. Wiecie, jakie tutaj są poczynienia, co było z tym autem robione, jak to wszystko przebiegało i możecie sobie sami odpowiedzieć. Nasze niedzielne wojaże jeszcze nie dobiegły końca, ale dobiegła końca przygoda z A6. Jak widzicie, dojechała całości, hamulce pięknie zaczęły się docierać, super. Nie zawiodła mnie, a to dobrze świadczy, dobrze się zapowiada. Robię jeszcze skan, taki z całej drogi, bo to pewne tam błędy powychodziły. W ogóle zauważyłem jeszcze, że zobaczcie, nie działają kierunkowskazy w lusterkach, zarówno w lewym, jak i w prawym. Mam nadzieję, że to jakiś błąd montażu. Tak czy siak trzeba będzie tam zajrzeć. Pokrótce tyle. Właśnie skan się skończył. Bierzemy tamtego dżentelmena i ruszamy w drogę powrotną. Dzisiaj kolejny dzień wyzwań za wami, w sumie to i za mną. S3, którą tak naprawdę mam na ukończeniu, zostało naprawdę niedużo pracy, ale trzeba poświęcić co najmniej jeden, ja myślę tak maksymalnie do 2 dni, żeby ten samochód wykończyć. Co my tu mamy do zrobienia? Pierwsza podstawowa sprawa to jest zmontować ten zderzaczek całość. On jest w tej chwili tylko przyłożony, trzeba go przykręcić, 3 śruby od dołu, 3 śruby od góry, tu parę śrubek, tam parę śrubek, chwilę zejdź. Kolejny temat nadkola z jednej i z drugiej strony. Kolejny temat osłony pod silnik. Tu jeszcze od góry musimy wykończyć przesłony błotników, pod szybie, takie różne pierdoły. Tyle z takich tematów skumulowanych wokół odbudowy. Aha, jeszcze jeden temat skumulowany wokół odbudowy, mianowicie to wymiana tego progu. On z góry wygląda całkiem nieźle, ale od spodu już tak nieźle nie jest. On jest tutaj popękany, poniszczony. Łukasz zdecydował na to, że wymieniamy cały próg. Wobec tego trzeba to zrobić. Kolejny etap po zakończonej, można powiedzieć, odbudowie to tuningi. To, co tygryski lubią najbardziej. Co tutaj będziemy musieli zrobić? Słuchajcie, mamy komplet sprężyn Eibacha. Jeden temat. Drugi temat. Dokładki Maxtona, które tutaj na bokach jeszcze widzicie, nie są założone. Muszą być założone. To jest drugi temat. Lewa, prawa dokładka. Trzeci temat. Tuningowe felgi, którą jedną musieliśmy, już jak widzieliście w pewnym, pewnie w poprzednim albo jeszcze poprzednim odcinku, jedną musieliśmy odesłać na reklamację. Wygląda na to, że biła. Czekamy, aż przyjdzie, ale trzy felgi można z powodzeniem założyć i tak też się stanie. Kolejny temat. Montaż czarnych znaczków. Z tyłu. Z przodu już jest, jak widzicie, założony. Został założony przy okazji montażu grilla. Z tyłu trzeba wymienić znaczek. To były tuningi, a teraz retrofity. Uruchomienie przednich świateł. Także jest auto doposażone w matrixy. Kabelki już jakiś tam czas temu, pewnie ze 2 tygodnie temu robiliśmy. A teraz czas na uruchomienie tego wszystkiego. Jakie to Audi jest, każdy widzi. Nie ma co tutaj dużo więcej rozmawiać. Jak skończymy jego odbudowę, tuningi, uruchomienia, zajmiemy się jeszcze delikatnym ogarnięciem środka, ponieważ ze względu na to, że tutaj są jakieś drzewa, są jakieś listki, to te listki sobie wpadają bez par do nowo do środka. Bardzo mnie to irytuje, ale nie wymyśliłem jeszcze sposobu, jak to ogarnąć. Także słuchajcie, plan znacie, zapinajcie pasy i ruszamy.
Udało się dość bezinwazyjnie oczyścić próg ze starej taśmy. No powiem, że jest to dość trudne, ponieważ początkowo używałem tego jinxu, ale ten jinx, niestety taśma jest delikatnie pod tym brzegiem i ten jinx tam nie wchodzi. Także no nie jest to dobre rozwiązanie. Trzeba było sobie radzić ręcznie. Udało się wyczyścić, także teraz możemy przystąpić do montażu. Drugi próg gdzieś tu leży. O, tutaj. Jest to nowy fabrycznie próg, także fajnie, bo jego montaż jest dość prosty, szybki. Zależy tylko na tym, żeby włożyć go w odpowiednie miejsce, później usunąć taśmę maskującą, klikać go od dołu w swoje miejsce i mamy próg zamontowany. Tak sobie pomyślałem, że jak już mamy tutaj samochód podniesiony, to zamontujemy z tej strony dokładkę Maxtona i tyle. Także zapraszam na seans. Z prawej strony poszliśmy o krok dalej, jak widzicie już jest zamontowana dokładka progowa. To nie koniec, bo postanowiłem jeszcze, jak już ma podniesione auto, zamontować również tam dokładkę z tyłu pod zderzakiem, bo tutaj w tym Audi ma być cały kompletny pakiet i tak niech się stanie. Także, tak jak powiedziałem, bierzemy się teraz za montaż dokładeczki z tyłu, ze strony lewej. Może pokażę Wam trochę dokładnie, jak to zamontować, ze względu na to, że tutaj to mamy takie tylko... O, widzicie? Tak to wygląda. No ładnie, schludnie, co? I tak ma być. Kolejny dzień nadeszła, ta wiekopomna chwila, wreszcie zaczynamy robić mechanikę, robić tutaj przy autku, dokańczać to autko, bo tak jak powiedziałem, Maxton zamontowany, próg zmieniony, ale to jeszcze nie koniec. Także weźmy się za skręcenie sterzaka, pozwólcie, że nie będę Wam tego nagrywał ze względu na to, że muszę zrobić miejsce w telefonie, mam tylko 17 minut na to, żeby nagrywać, więc na dzisiejszy dzień na pewno nie starczy. Ten telefonik, o ten, podłączam do komputera, zgrywam filmy i materiały na kolejne vlogi dla Was na dysk, a po prostu skręcę sobie ten przedni zderzaczek, no i w ogóle popatrzę, co tam od spodu się dzieje. No i co? No i działamy. Sam custom powraca. Jak widzicie, nadkola zamontowane. Zderzak skręcony. Płyta pod silnik na miejscu. Troszeczkę całość tutaj poprawiłem. Musiałem z prawej strony wzmocnienie troszeczkę obniżyć. Z lewej maksymalnie podwyższyłem. Teraz cały przód jest spasowany perfekcyjnie. I jeszcze będzie jedna okazja, żebym pokazać, jak jest spasowany przeze mnie przód, jak wygląda szparowanie przodu. Nadkole z prawej strony też już jest założone. Wobec tego przyszedł czas teraz na to, żebyśmy zamontowali tego Eibacha całego, przymierzyli felgi. Delikatnie zmieniłem strategię. Postanowiłem, że najpierw jest czas na obowiązki, później przyjemności. Dlatego zakładamy w tej chwili stabilizator, który jest tutaj tego samochodu. Niestety ten, który jest tu założony, trzeba zmienić, bo nie jest, że jest krzywy tu, to jeszcze jest tu przekrzywiony, o, a stabilizator to jest sprężysta stal, bardzo, bardzo ciężko do wyprostowania czy do skrzywienia, swoją drogą też, ale jak widać da się. Także zapraszam Was na kolejną przygodę. Na ziemi przed Wami nowy i stary stabilizator, to znaczy zepsuty i dobry może, bo stary i nowy to, a nowy tak naprawdę jest starszy niż stary, czyli nowszy. Masakra, co ja tu powiedziałem przed chwilą. No tak, jest tu wykrzywione. No i co? No i nie ma co się tutaj rozwodzić, po prostu trzeba wziąć to, zakręcić, założyć, skończyć temat. Poszło szybciej niż myślałem, że pójdzie, zdecydowanie. Ale to dobrze. Takie tematy lubimy, bo powiem szczerze, ostatnio to bardzo, bardzo niedługie niektóre tematy się przeciągają, no to ja już nie przeciągam. Thank you.
Byku, byłeś właśnie świadkiem montażu zawieszenia. Szkoda, trochę nie przemyślałem. Mogłem to jedno tylne koło założyć z tej strony. Ale ja wiem, że wy wszyscy na to czekacie. Ja wiem, że czekacie właśnie na to, jak to siądzie. Jak to wszystko będzie wyglądało. Powiem szczerze, ja też, bo jest tutaj dosyć takie eksperymentalne, można powiedzieć, ET. No nisko ten samochód to nie jest. Ale to dlatego, że jest na biegu. Ale to dlatego, że jeszcze się sprężynki nie ułożyły. Teraz należy go spuścić z wnętrznego, przejechać nim troszeczkę w przód, w tył. Będzie pięknie. Także zróbmy to. Proszę bardzo, jaka sytuacja. Z tyłu wyraźnie jest dobrze. Ładnie się to wszystko uklepało. A z przodu jeszcze musimy sobie trochę pojeździć. Generalnie z przodu jest się co uklepywać. Z tyłu to wiecie, z tyłu to tam jest prosty układ. Tam jest guma, guma, sprężyna, koniec. Z przodu macie jakąś sprężynę, macie kawałek różnych innych rzeczy. Także kurczę, teraz mi się przypomniało, nie podłączyłem przednich czujników zużycia i przednich czujników ABS, także trzeba jeszcze podnieść auto w górę. Czy my stąd dzisiaj zjeżdżamy? Tak się zastanawiam. Przynajmniej dlatego, żeby jutro zacząć fajną perspektywą, wypadałoby zjechać. Podnośnik wolny, wobec tego znaczy to nie mniej nie więcej, że wczoraj zjechaliśmy estrujeczką. O, właśnie tą estrujeczką, którą widzicie tutaj u mnie za plecami. Zawieszenie się ułożyło, zrobiliśmy kilka kilometrów po to, żeby dotarły się tarcze hamulcowe. Jak widzicie, zaczyna ładnie tutaj już wszystko świecić się zza felgi. Możemy sobie popodziwiać spasy. Nic nie stuka, nic nie puka. Do ustawienia zostały kąty, zbieżność i tak dalej, czyli cała geometria całego zawieszenia. Ja tu namawiam jeszcze właściciela na to, żeby sobie domontował taką lotkę, ponieważ moim zdaniem będzie ona idealnym uzupełnieniem tego agresywnego tyłu, który tutaj mamy, ale decyzja należy do niego. Ze strujeczką na dzisiaj chwilowo odpuszczamy, ze względu na to, że mamy dwa tematy do zrobienia, mianowicie S6 jedzie na serwis olejowy, wobec tego trzeba zamontować brakujące osłony podwozia, żeby nie niszczyły się osłony, które w tej chwili są zamontowane. No i tutaj S3, kalibracja kamery, która odpowiada za lane assist i za sterowanie matrixami, ponieważ była ona tutaj wymieniona, może nie tak. Tu już wszystko działało, tylko ja zabrałem tą kamerę, była ona potrzebna jednej z moich klientek. Żeby skalibrować kamerę, potrzebny mi jest garaż. A żeby był garaż, no to tutaj, słuchajcie, w garażu jest taka sytuacja. Tą sytuację musimy opanować, także może nudne, ale trzeba to zrobić. Bierzemy się za porządki w garażu, następnie rozkładamy plansze kalibracyjne, wjeżdżamy z trójką i dokonujemy kalibracji kamery. Kochani, jeszcze przypominam, jeżeli pod tym filmem będzie 10 tysięcy wyświetleń, to do jednego z komentujących leci 250 zł. Także komentujcie, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, śledźcie, co tu się dzieje, to bardzo motywuje do działania i w ogóle takie, wiecie co robić, no to róbcie. A ja się biorę już za sprzątanie garażu. Niesłychane, garażek posprzątany, wobec tego już jesteśmy w trakcie kalibracji. Auto ustawione, tablica kalibracyjna, którą za mną tu widzicie, również jest ustawiona. Jedno względem drugiego ustawione i to jest najważniejsze. Przystępujemy do procedury kalibracji, mam tutaj oprogramowanie, mam tutaj tablicę, mamy ustawione auto z poprawnie zakodowaną kamerą oczywiście. Wobec tego działamy. Program się uruchamia, a jedę szukać telefonu, bo gdzieś tak wysprzątałem, bo mam tak garaż wysprzątałem, że nie mogę znaleźć teraz telefonu. Proszę bardzo, dzisiaj to jest dzień pełen wrażeń. My tu gadu, kalibracja trwa, a tutaj przywożą. Już mi się nie podoba. No nic, no ty uderzona, ale tu już jest błotnik ruszony, nie? To się wbiło, dołeczek się zrobił. No, ja wiem, tylko że nie tak lekko będzie to wyprostować. Z tej strony jest spoko. No to co, zostawiamy póki co, panowie, bo tutaj na środku drogi, tak wiecie. No możecie tu, przecież to jeździ, nie? Tym się można pochwalić. Kalibracji, okej, wszystko poniżej jedynki. Super, za pierwszym podejściem mam zrobioną kalibrację. Bardzo dobrze, czyli mamy temat skończony, kasujemy wszystkie błędy i możemy jechać na lotnisko, odwieźć siostrze samochód. To jest jeden temat, drugi temat. Tak właśnie bywa u pana customo. Dzwonią. Za 40 minut będziemy z samochodzikiem. Tak właśnie było, także mamy nową dostawę. Tą dostawę niestety dopiero sobie oględziny zrobimy po powrocie, ale fajnie jest. Fajny samochód w fajnym kolorze. Proszę bardzo, jaki ładny samochodzik. Tu jest ładnie. Im bliżej tyłu, tym zaczyna się brzydziej. No i tu jest tak brzydko, najbrzydziej. Ale czy to jest tak bardzo brzydko? No tylny pas by się przydał tutaj z kawałkiem tej wnęki. Otworzymy sobie później bagażnik, zobaczymy, co tam jest w środku. A tymczasem muszę spierniczać. Inna rzecz to mnie ciekawiła tylko, czy są tutaj czujniki. Są czujniki, więc tyłu też, więc kamera też musi być. Zaniepokoiło mnie to, że kamerka nie działała jak cofałem. No nie działała jak cofałem, bo pewnie jest niszczona albo odłączona. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem bierzemy tego pacjenta i jedziemy odprowadzić Karolince, żeby sobie pojeździła. Proszę, o, właśnie mi wyłączyło, bo spadałem prędkość w 60 na godzinę. To wrócimy do tego tematu za chwilkę. Zgodnie z instrukcją, Lane Assist działa od 65 na godzinę. Mamy tutaj dokładnie taki właśnie przykład. Przyspieszymy sobie troszeczkę do 90. Jedziemy na tempomacie adaptacyjnym, więc mamy ustawioną odległość od poprzedzającego nas samochodu.
i on się tej prędkości, tej odległości trzyma. Ogranicza to również prędkość i widzicie, gdzieś tam jest samochodzik. Ten samochodzik sobie już tutaj znalazł. Także wszystko działa tak, jak być powinno. Pan Custom jest zadowolony, jak tymnymi szybami nabrało elegancji auto. W ogóle to tutaj zobaczcie, jak się dzieje. Kurde, zrobiła się ta A6 naprawdę dobrym kocurem. Jeszcze próg tutaj dojdzie na boku. Jeszcze większa felga już była. No, bardzo ładnie te szybki. Zobacz, i w ogóle nie ma lipy. Dobra, pan Custom Senior doprowadził auto. Zamieniamy i jedziemy dalej.